razem po zwycięstwo. Z takim hasłem na koszulkach Chemik Police rozpoczął rozgrzewkę przed ostatnim meczem sezonu 2016-2017. W hali pojawiło się blisko 5000 kibiców, którzy wypełnili Azoty Arenę niemal do ostatniego miejsca. Uśmiech z politowaniem, ale i niebieskie włosy zaserwowała Asia Wołosz, która wywiązała się z przegranego zakładu i przefarbowała włosy na niebiesko. Pierwsze spotkanie finałowe rozegrane w Łodzi zakończyło się przekonującym zwycięstwem Chemika 3-0. Oznaczało to, że w rewanżu Policzanki do zdobycia czwartego trofeum z rzędu potrzebowały dwóch wygranych setów. Mecz rozpoczął się od wyrównanej walki. Łodzianki ewidentnie chciały udowodnić, że do Azoty Areny nie przyjechały po szybkie baty i srebrny medal. Chemik wrzucił wyższy bieg w końcówce seta i wyszedł na prowadzenie, wygrywając 25-19. Super, kurde, powiem szczerze, że dzisiaj miałam od rana takiego nerwa w sobie, bo wiedziałam, że tylko dwa sety, ale i aż. No i taki rozruch był taki trochę o, no ale poszło, ten pierwszy set tak średnio nam szedł, ale fajnie, że pokazałyśmy klasę w tej, od połowy seta ruszyłyśmy. Druga partia do łatwych nie należała, bo złoto było na wyciągnięcie ręki, ale jeszcze nie wisiało na szyjach naszych dziewczyn. Policzanki jednak udowodniły, że zasługują na Mistrzostwo Polski. Chemik wygrał set do 22 i obronił tytuł. To czwarte Mistrzostwo Polski z rzędu i szóste w historii klubu. Come on!
Powrót do meczu, kiedy we krwi krążyły pozytywne emocje i euforia, okazał się dość trudny. Budowlani wygrali trzeci set i nie chcieli odpuścić. W czwartej odsłonie Chemik jednak dokończył dzieła, a zdobycie tytułu atakiem z kontry przypieczętowała Katarzyna Zarośnińska, dla której jest to pierwsze złoto w karierze. I możemy to pokazać i tak jak powiedziałam kiedyś w wywiadzie, rozliczymy się po sezonie, więc się rozliczamy, kto ma taki, ja i moja drużyna. Pierwsze co, chciałem podziękować wszystkim wam i całemu sztabowi za ten sezon, bo też wiecie, jaki to był trudny sezon, że były też trudne momenty dla nas, ale żeśmy to przetrzymali jako grupa, jako wszyscy. I ostatnia już wiadomość, jako że kiedyś wam powiedziałem, że tworzymy rodzinę, to się dowiecie jako jedne z pierwszych, że będę o tatą. Protokół zalał cały. Dużo pracy to kosztowało, cały zespół, cały sztab szkoleniowy, dużo nerwów, no ale cieszymy się, że zakończenie jest takie podobne jak w zeszłym sezonie. Mamy Mistrzostwo Polski, czwarte z rzędu i z tego powinniśmy się na chwilę obecną najbardziej cieszyć. Krzyczeli na mnie w ogóle, że robię kitkę, że mam cały czas robić koka, bo jak mam koka, to dobrze gram i wygrywamy mecze, więc okej, jest kok już cały czas, chociaż nie lubię, bo wolałabym rozpuszczone podkręcić, wiadomo, sexy, sexy. No ale dobra, niech będzie ten kok. No i tak, Izunia mi zawiązała złotą wstążkę przy bucie, żebym cały czas patrzyła na nią i jak głowa coś tam na dół pójdzie, no to wstążka jest, nie? Widzę, złoto jest złoto. No i najważniejsze, mam w butach liście laurowe. No w butach pod wkładką, tak, bo kiedyś Izunia, jak grałyśmy w Sopocie, to nie mogła zdobyć do tego czasu Pucharu Polski, no i stwierdziłyśmy, że musimy dać jej liście laurowe do butów, żeby ją odczarować. No i się powiodło, bo wtedy z Chemikiem wygrałyśmy ten Puchar Polski. No i sobie tak przypomniałam, że te liście laurowe to jest chyba to. No i co, no i poszłam sobie do karczmy w Rzeszowie i poprosiłam o 4 liście laurowe i wsadziłam je w buty. I nikt nie wiedział o tym, tylko wiedziała Izunia, bo powiedziałam: Iza, robię to samo co wtedy, zaklinam się, Hamza, Hamza. No i tak, no i to wszystko.
Każdy z tych sezonów był podobny pod względem presji, która ciążyła na zespole z Chemika. Podobny pod względem tego, że jednak w tych pucharach europejskich te sezony się nie udały. Inny na pewno, bo był inny zespół i formuła playoffów, która była bardzo stresująca, też była inna. Ale najważniejsze, że efekt końcowy jest ten sam, czyli Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. Ważna mina teraz taka skupiona, to znaczy, że dobrze aktorzyć? Czy... Nie, bo się kleję cały od tego szampana, którym mnie oblali. Mam jedną wielką powłokę, tak jakby ktoś wosk na mnie wylał.